No tak, na pewno. To jest najważniejsze, 3 punkty. Wydaje mi się, że mimo wszystko mogliśmy mieć bardziej ten mecz pod kontrolą, bo mieliśmy sporo takich sytuacji, w których powinniśmy lepiej się zachować i ten wynik mógł być bardziej okazały. No później ten rzut karny dla Niecieczy w końcówce, czy tam w połowie tej pierwszej połowy, no i było trochę nerwów przez to. Także no, na szczęście padła ta też trzecia bramka, ale wydaje mi się, że takie mecze moglibyśmy wygrywać wyżej, bo było dużo takich sytuacji, gdzie z boiska wydawało się, że to mogą być bardzo dobre sytuacje, a no, tych bramek strzeliśmy 3, no wydaje się ok, ale myślę, że nawet mogło być lepiej. No ale najbardziej istotne są na pewno 3 punkty. Najważniejsze są na pewno zwycięstwa. Przed nami kolejny ciężki wyjazd. No i na pewno te mecze wyjazdowe też są ważne, żeby tych zwycięstw było więcej. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale no, musimy zachować koncentrację. Zostały 2 mecze, oba z nich chcemy na pewno wygrać, ale ten najbliższy mecz jest na pewno bardzo ciężki i wydaje mi się, że no, musimy się na pewno nastawić na ciężki mecz. Ty dzisiaj z golem kończysz mecz, uderzenie od poprzeczki, wszystko pod kontrolą i naprawdę z ładnym trafieniem wracasz do Szczecina. No tak, na pewno cieszy mnie to. Gdzieś tam tych bramek może nie mam aż tak dużo, chociaż to już druga w sezonie, bo też w tym meczu pucharowym nieszczęsnym udało mi się trafić. No i na pewno to są fajne chwile, że te nasze boki obrony, bo też Luis przecież ma sporo tych asyst i że oprócz tych zadań defensywnych też bierzemy udział w akcjach ofensywnych, więc na pewno cieszy mnie to i cieszy na pewno zespół też.